wysłać komentarza do tego spotkania. Jak ci się podobało? Nie, no jeżeli mam mówić, no to pierwszą połowę, no jeżeli mam pozytywnie mówić, no to tam pierwsza połowa. Pierwsza połowa była w miarę fajna. Widziałem, że jakieś akcje się kleiły, że jakiś był w tym sens. No a druga połowa to już taka bieganina trochę już była bez. Ale no to chyba mamy tylko jeden skład, nie? Mamy jedną chyba niestety już nie mamy zmienników. Teraz strzelił Darren Terbis, który jest jednym z tych zawodników, którzy wzbudzają największe kontrowersje ze względu na to, że nie są jakby rodowitymi Polakami. Co ty myślisz na temat tych naturalizowanych zawodników w reprezentacji polskiej? Wiesz co, to jest trochę tak, że dla mnie to jest to nawet w sumie Polak może nie mieć jakiegoś serca do grania w reprezentacji. I może to być na przykład na siłę dla niego grania. A jeżeli ktoś jest, kto uważa, że ma korzenie polskie, mimo że Perkis to akurat po polsku nie mówi, nie? Ale inni tam już się starają jakoś. Słuchaj, ja myślę, że to zweryfikuje boisko, bo to jest trochę tak, że jak się okaże, że oni naprawdę coś osiągną, to zapewniam was, że nie będą mówić o tym ludzie. Ale jeżeli będzie sromotna klęska, no to będzie to wałkowane przez wszystkie przypadki i wtedy no, będzie źle. No, ja myślę, że na całym świecie jest teraz taki no weźmy sobie tam drużynę Niemiec, 11 prawdziwych blondynów Niemców, nie? Mamy we Francji to samo, nie? No, Włosi to, nie? Włosi mają. Włosi jednak mają taki najbardziej włoski skład. Czysty w sensie takim, tak, że to są, że piłkarze są jednak z tej ligi, oni mają bardzo dobrą ligę, no i Hiszpanie też, nie? Reszta drużyna jednak się poszukuje, no, może taki jest taki trend, no my, no, a wydaje mi się, że ciężko byłoby teraz znaleźć jakichś takich piłkarzy lepszych od tych, którzy grają. Tak, tylko że weźmy pod uwagę to, że taki Polaniec, taki Perkis, jeżeli mieliby szansę grać w kadrze Niemiec czy Francji, jestem w 80% przekonany, że zdecydowaliby się na te kadry, jak to robi. No, pewnie tak jest, no. Pewnie trochę tak może być, no. ale takiej szansy nie dostali i muszą, znaczy nie muszą, no. To jest jakby no, druga szansa, którą dostali, żeby się pokazać może, nie? Na świecie. No słuchajcie, no był też taki piłkarz Olisa Debre, który już kompletnie nie miał nic wspólnego z Polską, no, poza tym, że miał żonę Polkę, ale no nie wiem, no i strzelił parę tych takich bramek ważnych, które nam zapewniły zwycięstwo w grupie i mogliśmy pojechać na Mistrzostwa Świata i mu wtedy tam trochę ucichły głosy, nie? Natomiast mi jest trudno mówić właściwie na ten temat. No, jasne, żebym chciał, żeby to była drużyna, która się wychowywała właśnie, żeby to byli ludzie jak Mateusz Cetnarski, który właśnie się wychowywał na takich tutaj miejscach w stadionach jak tu. I żeby mieli drogę taką do tej reprezentacji, nie? Taką prawdziwą, prostą, że coraz lepsze drużyny, coraz i tak dalej. I tak powinno być. Tylko, że w Polsce jest teraz tak, że na przykład w miastach to nie ma gdzie grać, bo wszędzie jest napisane zakaz gry w piłkę. My graliśmy wszędzie, nie? Gdzie się tylko dało. Teraz jest tak, bo są te orliki, nie? W mniejszych miejscowościach może te orliki coś dadzą, nie? Że się pojawią jakieś takie nowe talenty. Natomiast no, w ogóle trenerska cała ta niestety opcja też jest wiele do życzenia, nie? Tam jak przedstawia i piłkarze są, nie ma myśli takiej trenerskiej, co zrobić z tymi właśnie takimi piłkarzami, którzy są zdolnymi, nie? Którzy żeby nie ginęli gdzieś. Problemem chyba też jest to, że trenerzy w Polsce są znacznie słabiej opłacani niż za granicą. Nie mogą się skupić na udoskonalaniu swoich umiejętności na szkoleniu. Ponieważ muszą zajmować się rodziny. Za granicą jest natomiast tak, że ten utrzymuje się z pracy w klubie i ma i fundusze i czas, tak. I musi rozwijać na czas na staże i myślę, że
to też jest problem. Tak. Że nie mamy w Polsce piłkarzy, nie mamy w Polsce myśli szkoleniowej, która by wyprodukowała szereg piłkarzy na pokolenia nadających się do gry. Nie mamy w ogóle takiej myśli. Nie mamy takiego jakiejś w ogóle strategii takiej, nie? Na górze, nie? Żeby na przykład powiedzieć, teraz się zajmujemy się. Ale na przykład jeśli chodzi o siatkówkę, której jestem też fanem wielki, to się udało. To się udało, czyli można. Może jest ta korupcja tej piłki, to na wiele lat jednak po prostu hamowało to taki status quo, że ludzie w terenie, ci działacze mieli swoje koryta, nie? Im było dobrze przy tym. No i nie można tego było ruszyć. Zresztą za bardzo do tej pory tego jakoś tam nie można ruszyć. Może to trzeba po prostu rozpędzić. I tak jak ta Thatcher zrobiła. Na dwa lata Polacy byli wykluczeni, wiesz, Anglicy tam z tego, z rozgryzek. No ale potem zrobili od nowa wszystko i się dało. Tak trzeba. Na razie mówimy wszystko w barwach czarnych. Tak. Ale uważasz, co będzie? Ja mam jakiś taki, ja pesymistą nie jestem. Ja jak oglądam tą trójkę z Borussii Szczęsnego, a wiesz, to jest tak, że jak jest taka trójka, to inni też się po prostu się czują pewniej, podciągają się od razu, wiesz, i myślę, że mamy szansę. Byle tylko nie było tak, że ta trójka złapie kontuzję po pierwszych dwóch meczach, nie będzie wtedy to byłaby po prostu byłaby katastrofa. No ja wierzę w to, że jednak oni zagrają i wyjdziemy z grupy. No, przede wszystkim najważniejszy mecz jest z Grecją. Jeżeli przejdziemy Grecję, to jest szansa na to, że wyjdziemy. A jeżeli będziemy, no to ja to czarno. Także ten pierwszy mecz, myślę, będzie najważniejszy. No, to jest taka drużyna defensywna, nie Grecja. Z jednym napastnikiem, jak robi Smuda, jest to ciężkie. Dlatego, że oni mają bardzo dobre kontry też i ten Apostolis jest taki napastnik, taki bardzo wysoki, taki wysoki, który prawdopodobnie no, jest bardzo szybki i gra głową dobrze, po prostu kontra i może być po sprawie. Natomiast jeżeli Grecja poza tym wygrała swoją grupę, nie? Bez straty meczu, bez straty punktów. Także no, chyba nie są źli. Punkt jest stracili. Tak. Bez straty meczu, tak. Bez przegranego meczu. Więc Grecja chyba nie jest zła, Rosja wiadomo. No Czechy to wszystkie chyba teraz mają taki zapas, nie? Nie jest, no to złote pokolenie, tak, to złote pokolenie jakby trochę już poszło w dół, ale no, teraz się rodzą nowi, którzy się też będą chcieli pokazać. Udało ci dostać bilet na Eurowizję? Nie. Próbowałeś? Nie. Nie, czyli nawet nie dałeś szansy szczęścia? No nie dałem szansy szczęścia jakoś, bo po prostu przegapiłem ten moment. Może zakończymy już temat reprezentacji Polski. Jesteśmy tutaj na tutaj w Kolbuszowej. Porozmawiamy o tym, czy jesteś tutaj ponad nimi. Tak. Czy ten koncert jest dla ciebie jakby przyjemnością, czy obowiązkiem? Wiemy, że jutro jedziecie na drugi koniec Polski. Tak. 12-13 godzin czeka tak. Od razu po koncercie, bo nie ma szansy, żeby spać, żeby zdążyć. Także co wam pokierowało? Słuchaj, to jest tak, po pierwsze, po prostu Mateusz jest naszym takim kumplem i jak on prosi, to nie odmawiamy, bo idea jest szczytna. Mega, mega dobre rzeczy robi i chcemy mu pomóc, bo uważam, że to jest, mało jest takich ludzi jak on, którzy jednak chcą swój czas, który jest, no każdy może go, nie wiem, no może pójść na bilet, może pójść sobie gdzieś tam na ryby i tak dalej, bo czas jest cenny, jest, no szczególnie dla takich ludzi, którzy mają go bardzo mało, nie? I myślę, że to, co robi Mateusz, jest godne tego, że mu naprawdę go wspierać i tutaj za każdym razem, jeżeli będziemy zaproszeni, to przyjedziemy. No i to, że dzieją się takie rzeczy w Polsce, że oddolnie, nie? Że ludzie chcą pomagać jakoś. To jest bardzo ważna rzecz i ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli nas tylko Mateusz będzie chciał, żebyśmy grali, to jasne. Wiesz co, no od zeszłego roku tak naprawdę. Tak. No bo on zna, no, on nas lubi, zna nasze piosenki, a ja wiesz, słyszałem o nim też, nie? Ale osobiście go nie znałem. Dopiero była okazja właśnie się poznać tutaj, żeby zadać na temat muzyki i ten,
nie tylko piłki nożnej, ale i też regio, to jest fajne. Jakbyś, jesteś tutaj już na tym wygodzie, jakbyś był na atmosferę z zeszłego roku i z tego roku? No, chyba jest podobnie, tylko że pewnie no, ten szczyt będzie jutro, nie? Tak właśnie w niedzielę jest zawsze ten mecz i tak dalej, to jest tak, ale nie, to jest super, no. Myślę, że coraz więcej ludzi będzie się schodzić, nie? Już tak o 9:00 myślę, że już będzie fajnie, bo ta scena będzie sporo ludzi. Najgorzej miały kapele, które grały tam, to już było 18:00, to było słabo trochę. Ale to, że już na przykład są kapele, że są ludzie z Londynu, nie? Że jest ten DJ, to jest bardzo fajne. Ja myślę, że ta impreza jest tu, powinna być bardzo znana, nie powinna być nagłośniona, żeby kapele po prostu chciały tutaj przyjeżdżać, nie? Żeby to chciały wspierać. I ja myślę, że po to właśnie, no, właśnie teraz gadamy po to, nie? Żeby tą imprezę nagłośnić. Są wspaniali ludzie, są wspaniałe, też idea jest tutaj świetna i warto przyjechać, bo jest super, świetna.